Dany jest okrąg o promieniu 6 i środku w punkcie S 1, minus 3. Gdzie leży punkt P o współrzędnych 6, minus 6? I mamy do dyspozycji trzy odpowiedzi: wewnątrz okręgu, na okręgu i na zewnątrz okręgu. O co chodzi? Zróbmy rysunek. Będzie trochę łatwiej. Tu jest punkt S, czyli środek okręgu. To jest promień okręgu, ma długość 6, czyli okrąg wygląda tak. Pamiętajcie, że z definicji taki okrąg to zbiór punktów odległych od środka o 6 jednostek. Jeżeli teraz naniesiemy na ten rysunek punkt P, który leży bliżej środka S niż 6 jednostek, to będzie znajdował się wewnątrz tego okręgu. Jeżeli punkt będzie leżał dokładnie w odległości 6 jednostek od środka okręgu, to będzie leżał na okręgu. A jeżeli odległość od środka będzie większa niż 6 jednostek, to znaczy, że leży on poza okręgiem, na zewnątrz. Zatem podstawowa sprawa to odległość pomiędzy tymi dwoma punktami, pomiędzy punktem S i punktem P. Jeżeli ta odległość jest mniejsza niż 6, to znaczy, że punkt P leży wewnątrz okręgu. Jeżeli ta odległość jest równa 6, to znaczy, że punkt P leży na okręgu, a jeżeli ta odległość jest większa niż 6, to znaczy, że punkt P leży Poza okręgiem, na zewnątrz. Sprawdźmy, jaka jest odległość punktów S i P. Oznaczmy tę odległość małą literą D. W nawiasie punkty, których ta odległość dotyczy. Jeżeli mamy współrzędne punktów, to wzór na odległość tych punktów wynika bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa. Równa się pierwiastek kwadratowy z różnicy współrzędnych X do kwadratu plus różnica współrzędnych Y do kwadratu. Jaka jest różnica współrzędnych x tych punktów? Jeżeli przyjmiemy, że punkt S jest początkiem, a P końcem, chociaż można również odwrotnie, to różnica współrzędnych X to minus 6 odjąć minus 1 współrzędne końca minus współrzędne początku do kwadratu. To jest różnica w kierunku X wewnątrz nawiasu, delta X. Dodać różnica współrzędnych Y. Przemieszczamy się od minus 3 do minus 6, czyli różnica współrzędnych y to minus 3. Odjąć minus 3 do kwadratu. Wewnątrz tego nawiasu mamy różnicę w kierunku y, delta y. To się równa pierwiastek kwadratowy minus 6 plus 1, czyli minus 5 do kwadratu, minus 6 plus 3, czyli minus 3 do kwadratu. Możemy też różnice współrzędnych odczytać bardziej intuicyjnie. W kierunku x przemieszczamy się o 5 niżej, a w kierunku y przemieszczamy się o 3 niżej. To się równa, pierwiastek kwadratowy z 25 plus 9 równa się pierwiastek kwadratowy z 34. I wracamy do podstawowego pytania, czy pierwiastek kwadratowy z 34 jest większy niż 6, mniejszy niż 6, czy równy 6? Wiemy, że 6 równa jest pierwiastek kwadratowy z 36. Łatwo ocenić, że pierwiastek kwadratowy z 34 to mniej niż pierwiastek kwadratowy z 36, bo liczba podpierwiastkowa jest mniejsza. Mówimy oczywiście tylko o pierwiastkach dodatnich, czyli pierwiastek z 34 to mniej niż 6, bo pierwiastek kwadratowy z 36 to 6. Ponieważ odległość pomiędzy punktami s i p jest mniejsza niż 6, Czyli mniejsza niż długość promienia okręgu, to wiemy, że punkt P leży wewnątrz okręgu. Gdyby ta odległość wynosiła pierwiastek kwadratowy z 36, to punkt P leżałby na okręgu. A gdyby ta odległość wynosiła na przykład pierwiastek kwadratowy z 37 albo z jeszcze większej liczby, to punkt P leżałby na zewnątrz okręgu.